Jego droga jest w świątyni. Wykład piąty, zabity baranek Boży. Nasz umiłowany niebiański Ojcze, przychodzimy ponownie przed Twoje oblicze. Prosząc Cię, abyś był z nami na naszym dzisiejszym studium. Będziemy dziś studiować o czymś niezwykle doniosłym. Tak naprawdę jest to samo sedno i centrum prawdy, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym. Prosimy Cię zatem, byś otworzył nasze umysły i nasze serca, aby Twe słowo nie wróciło do Ciebie bezowocne, póki nie spełni pomyślnie swego posłannictwa, z jakim je wysłałeś. Dziękujemy Ci za wysłuchanie naszej modlitwy, gdyż prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym na początek pokrótce przypomnieć, co studiowaliśmy ostatnim razem. Jeśli pamiętacie, studiowaliśmy powody, dla których Jezus musiał przyjść i żyć z nami w obozie, jako prawdziwy człowiek z krwi i kości. Innymi słowy, Jezus przyjął prawdziwe człowieczeństwo, właściwie prawdziwe śmiertelne człowieczeństwo. Przypomnę teraz 7 powodów dla wcielenia Jezusa. Numer 1. Stał się człowiekiem, aby w ten sposób móc nam objawić, jaki Bóg jest naprawdę, ponieważ Jezus jest na łonie Ojca. Nikt nie mógłby lepiej objawić, jaki Bóg jest naprawdę. Po drugie, zauważyliśmy, iż Jezus przyszedł do obozu, aby żyć z nami, po to, aby mógł umrzeć za nasze grzechy. Widzicie, Bóg nie może umrzeć. Bóg jest nieśmiertelny. Zatem Jezus musiał przyswoić człowieczeństwo, aby było możliwe dla Niego umrzeć. Po trzecie, zauważyliśmy, iż Jezus musiał stać się człowiekiem, aby mógł On być kuszony, bo Biblia mówi nam, że Bóg nie może być kuszony. Bóg nie może być zwiedzony przez diabła, bo Bóg jest wszechwiedzący, On wie wszystko. On jest wszechmocny. Diabeł nie może prowadzić Boga do grzechu. Zatem Jezus musiał przyswoić człowieczeństwo, aby mógł być naprawdę kuszony. Po trzecie, zauważyliśmy, że Jezus musiał stać się człowiekiem, abyśmy mogli mieć pewność, że On nam współczuje i czuje to, co my. Że Jezus naprawdę nas rozumie, gdy reprezentuje nas przed Bogiem. Potem zauważyliśmy, iż Jezus musiał stać się człowiekiem, aby mógł On służyć jako nasz sędzia. Innymi słowy, On musiał być człowiekiem, aby mógł nas przedstawiać przed Bogiem jako nasz obrońca i sędzia w uczciwy sposób. I dlatego podczas sądu nie będzie żadnej wymówki dla grzechu. A potem zauważyliśmy, że Jezus przyszedł na tę ziemię, aby żyć doskonałym życiem jako człowiek, aby mógł nam przypisać swoją sprawiedliwość. To oznacza zaliczyć nam swoją sprawiedliwość. A po drugie, aby udzielić nam swej sprawiedliwości, co oznacza, iż przelewa On w nasze serca swoją sprawiedliwość, abyśmy mogli żyć takim życiem, jakim On żył. I wreszcie zauważyliśmy, że Jezus przyjął naszą naturę, aby mógł On przygotować nam miejsce w niebie, żeby mógł On ostatecznie powrócić i przyjąć nas do siebie. Odkryliśmy zatem 7 powodów, co najmniej, dla wcielenia Jezusa Chrystusa, Jego przyjścia na tę ziemię, by żyć z nami w obozowisku świątynnym. Nawet jeszcze nie weszliśmy na dziedziniec świątyni. Mówiliśmy na razie o życiu Jezusa w obozie, gdzie żył Izrael. A dziś pomówimy o Jezusie wkraczającym na dziedziniec świątyni. Chciałbym powiedzieć, że dziedziniec ma 2 podstawowe sprzęty. Są one zobrazowane tu, na podium. Przede wszystkim mamy tam na końcu ołtarz ofiarniczy. Stał on przy wejściu na dziedziniec świątyni. A potem nieco głębiej, po prawej stronie, od wejścia do miejsca świętego świątyni, mamy tak zwaną umywalnię, kadź, w której znajdowała się woda i w której kapłan obmywał się, zanim wszedł służyć w miejscu świętym świątyni. Odkryjemy, że te 2 sprzęty świątynne
odnoszą się do dwóch funkcji Jezusa Chrystusa, czy raczej dwóch wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa. Odkryliśmy, że obóz symbolizował życie Jezusa, że przyszedł, aby żyć pośród nas. Ołtarz ofiarniczy symbolizował śmierć Jezusa Chrystusa. A umywalnia, jak odkryjemy, symbolizuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A potem oczywiście Jezus wkracza do miejsca świętego świątyni. A miejsce święte jest w niebie. Pozwólcie mi powiedzieć, że nie ma w niebie dziedzińca świątynnego. A powód tego jest taki, że dzieło dziedzińca zostało dokonane przez Jezusa na ziemi. Widzicie, On żył z nami na ziemi. Umarł na ziemi i zmartwychwstał na ziemi. Zatem wszystko, co mamy w niebie, to miejsce święte i najświętsze. Dziedziniec jest na ziemi, gdzie Jezus przeniósł swe dzieło. Jako ten, który z nami żył, który umarł i który powstał z martwych. Musimy zatem zadać pytanie, dlaczego Jezus musiał żyć doskonałym życiem i umrzeć? Cóż, przyjrzyjmy się temu bliżej, by zrozumieć, dlaczego Jezus musiał żyć doskonałym życiem i dlaczego Jezus musiał umrzeć. Pierwszą sprawą, na jaką musimy zwrócić uwagę, jest to, że prawo Boga wymaga absolutnej doskonałości. Prawo Boga mówi, bądź mi posłuszny i żyj. Ale mówi ono również, nie bądź mi posłuszny, bo to jest grzech. A zapłatą za grzech jest co? Zapłatą za grzech jest śmierć. Generalnie więc kolejność jest taka. Prawo wymaga absolutnej doskonałości. Jeśli nie mogę dać prawu doskonałości, którego ono wymaga, to jest to grzech. A zapłatą za grzech lub skutkiem grzechu jest śmierć. Oczywiście pytanie brzmi, ilu z nas zgrzeszyło? Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, bo nie ma nikogo sprawiedliwego, nie, ani jednego. Zatem wszyscy siedzimy w celi śmierci. Nikt z nas nie może dać prawu doskonałego życia, jakiego prawo wymaga. A prawo mówi, ponieważ nie możesz dać mi doskonałego życia, którego wymagam, abyś mógł żyć, to musisz umrzeć. I dlatego Jezus przybył na tę ziemię dla tych powodów, o których mówiliśmy. Chciałbym teraz jednak podkreślić szczególnie dwa z nich. Numer jeden. Jezus przyszedł na tę ziemię, aby żyć życiem, którym każdy z nas powinien żyć. Jezus przyszedł, by żyć życiem w doskonałej zgodności z prawem. I żył On tym życiem dla wszystkich. Ale Jezus przyszedł nie tylko po to, aby żyć życiem za mnie i za was, abym w nim mógł stanąć wobec prawa jako niewinny. Nie dlatego, że ja jestem sprawiedliwy, ale że On jest sprawiedliwy. Ale Jezus przyszedł również zapłacić za nasze grzechy. Musiał przyjść i zapłacić za grzechy, które już popełniliśmy. Zatem Jezus przyszedł na tę ziemię przede wszystkim, aby żyć życiem, jakim my powinniśmy żyć. I przyszedł umrzeć śmiercią, jaką my powinniśmy byli umrzeć. On żył i zmarł za każdą jakąkolwiek osobę, która kiedykolwiek oddychała na planecie Ziemia. Innymi słowy, Jezus przyszedł żyć i umrzeć w miejsce wszystkich. Tak więc, gdy przyjmuję Jezusa Chrystusa, On bierze swoje życie i przypisuje je na moje konto. Bierze też swoją śmierć i przypisuje je na moje konto. A Bóg spogląda na mnie tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Nie dlatego, że nie zgrzeszyłem, ale dlatego, że Jezus nigdy nie zgrzeszył. Czy to jest jasne? To jest samo sedno i centrum Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Będziemy dziś mówić na temat dzieła Jezusa na dziedzińcu. Omówiliśmy już Jego doskonałe życie. Będziemy chcieli pomówić teraz o Jego śmierci na ołtarzu, Jego zmartwychwstaniu w umywalni lub w obmyciu wodą. Jest w Starym Testamencie kilka proroctw, które wskazywały na śmierć Jezusa Chrystusa na dziedzińcu. Chciałbym, byśmy przeanalizowali lub przyjrzeli się niektórym z tych proroctw, które znajdujemy w Starym Testamencie. Pierwsze z tych proroctw znajduje się w Księdze Rodzaju, rozdział 22. Zapraszam was zatem do otwarcia Księgi Rodzaju 22:2.
Jest to historia ofiarowania lub raczej prawie ofiarowania Izaaka. Zwróćcie uwagę w Księdze Rodzaju 22:2, że w tej historii Abraham gra rolę Boga Ojca, a Izaak gra rolę Jezusa Chrystusa. Jest to historia symboliczna. Jest to historia obrazująca nam związek pomiędzy Bogiem Ojcem a Jego Synem Jezusem Chrystusem. Zwróćcie uwagę, że w Księdze Rodzaju 22:2 jest kilka ciekawych szczegółów. Jest tu napisane, wtedy rzekł, to mówi Bóg, weź teraz Twego Syna, Twego co? Twego jedynego Syna. Przy okazji to słowo jedynego powinno być przetłumaczone, tego wyjątkowego Syna. Lub Twego jedynego w swoim rodzaju Syna, Twego szczególnego Syna. Spytacie, skąd to wiadomo? Bo Izaak nie był jedynym synem Abrahama. Widzicie, hebrajskie słowo Yahid oznacza wyjątkowy, oznacza jedyny w swoim rodzaju, oznacza szczególny. Abraham miał wówczas jeszcze Ismaela, ale to Izaak jest nazwany tym wyjątkowym synem Abrahama, synem jedynym w swoim rodzaju, bo był synem obietnicy. Zwróćcie teraz uwagę, że był on nazwany nie tylko wyjątkowym synem, czy też jedynym synem, ale jest napisane tego, którego co? Tego, którego miłujesz. Czy to nie brzmi znajomo? Oto mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Zatem napisane jest dalej. Zabierz go do kraju Moria i ofiaruj go tam jako co? Widzicie, oto i ołtarz ofiarniczy. Ofiaruj go tam jako ofiarę całopalną. Zauważcie, że nie tylko miał go zabić, ale miał go również zrobić co? Spalić go. To właśnie miało miejsce na ołtarzu w świątyni. Jest dalej napisane na jednej z gór, o której ci powiem. Co jest interesujące w tej historii? Męka Abrahama i jego syna, głównie jednak Abrahama, trwała 3 dni. Zwróćcie uwagę na Księgę Rodzaju 22:4. Abraham rzeczywiście ofiaruje Izaaka w 3 dniu ich podróży. Jest to napisane w Księdze Rodzaju 22:4. No, na 3 dzień Abraham podniósł swe oczy i ujrzał miejsce, gdzie? W oddali. Zapytam was, jak długo trwała męka ojca i jego syna, kiedy Jezus był na tej ziemi? Również trwała ile? Również trwała 3 dni. Kolejny ciekawy szczegół w tej historii. Abraham umieszcza drewno, drwa na ramionach Izaaka. Ale to Abraham ma nóż i ogień. To ma duże znaczenie. Przeczytajmy. Oto, co znajdujemy w Księdze Rodzaju w rozdziale 22. Jest tu napisane, zatem Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na Izaaka, swego syna. I teraz Izaak, jego syn, niesie drewno. Zapytam was, kto niósł drewno, bo je na niego włożono? Jezus Chrystus. A Jezus został zabity przez kogo? 53 rozdział Izajasza mówi, że jego ojciec. Właśnie dlatego to Abraham ma nóż i ogień. Zatem napisane jest dalej, zatem Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na Izaaka, swego syna, i wziął ogień w swą rękę oraz nóż. I tak obydwaj poszli razem. Dochodzimy do punktu kulminacyjnego tej historii. Kiedy Izaak już miał zostać ofiarowany, stało się coś spektakularnego. Przejdźmy do Księgi Rodzaju, do rozdziału 22. I czytajmy wersety 12-14. To jest niezwykle doniosły fragment. Jest napisane, a Abraham rzekł, mój synu, bo Izaak zadał pytanie, zaraz, mamy drwa i mamy ogień i mamy nóż, ale gdzie jest ofiara? Jest napisane, a Abraham rzekł, mój synu, Bóg zrobi co? Bóg dostarczy dla siebie baranka na całopalenie. Kto miał dostarczyć baranka? Bóg miał dostarczyć dla siebie baranka. Jest więc napisane, zatem obydwaj poszli. Jak?
Razem to było znaczące. Wtedy Abraham podniósł swoje oczy i spojrzał. A oto był za nim baran uwięziony w zaroślach swymi rogami. Zatem Abraham poszedł i wziął barana i ofiarował go jako ofiarę całopalną. I teraz uwaga, czy była to ofiara zastępcza? Czy było to w zastępstwie Izaaka? Zdecydowanie. Jest napisane, i ofiarował go jako ofiarę całopalną. Jak? Zamiast swego syna. I Abraham nazwał to miejsce Pan zaopatrzy. Jak to się mówi do tego dnia, na górze Pana będzie zaopatrzenie. Czy wiecie, iż według Biblii Abraham przynajmniej obrazowo lub w przenośni odzyskał Izaaka z umarłych na trzeci dzień? Spytacie, gdzie jest o tym napisane w Biblii? Przejdźmy do listu do Hebrajczyków 11, od 17 do 19. Zapytam was, czy Izaak był dla Abrahama jak martwy? Z całą pewnością był. Ale co się stało trzeciego dnia? Trzeciego dnia Abraham odzyskał swojego syna. Jakiego? Żywego. List do Hebrajczyków 11:17. Przez wiarę Abraham, gdy był wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. I ten, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze swego... Co? Widzicie, to słowo nie jest przetłumaczone poprawnie, jednorodzonego syna. Tak naprawdę oznacza jego wyjątkowego lub szczególnego, lub jedynego w swoim rodzaju syna. Słowo monogenes w języku greckim nie oznacza jednorodzony. Oznacza wyjątkowy, szczególny lub jedyny w swoim rodzaju syn. Tak jak w 22 rozdziale Księgi Rodzaju. Zatem jest napisane, przez wiarę Abraham ofiarował Izaaka i ten, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze swego jednorodzonego syna, o którym powiedziano, w Izaaku będzie nazwane twoje nasienie. I teraz uwaga. Uznając, czyli że Abraham uznał, że Bóg jest w stanie co? Wskrzesić go nawet z umarłych. Skąd także go otrzymał z powrotem? W czym? W znaczeniu obrazowym. Czy Abraham otrzymał swego syna z powrotem, żywego na trzeci dzień? Z całą pewnością. Mamy zatem ten piękny obraz ojca i syna, wyjątkowego syna, którego Bóg miłował. I cierpieli razem. A próba ta trwała 3 dni. Ale na trzeci dzień syn oddany jest ojcu żywy. Jest to piękny obraz związku pomiędzy Bogiem Ojcem a Jego Synem Jezusem Chrystusem i cierpienia, przez które przeszli, gdy Jezus oddał swe życie za grzech świata. Zatem w 22 rozdziale Księgi Rodzaju mamy ten piękny obraz, ilustrację tego, co miał zrobić Jezus, gdy przyszedł na tę ziemię, by umrzeć za nasze grzechy. Są jednak i inne proroctwa w Starym Testamencie. W 12 rozdziale Księgi Wyjścia jest kolejne proroctwo. Jest to proroctwo o baranku paschalnym. Ofiara paschalnego baranka. Biblia mówi nam, że każdy mężczyzna w Izraelu musiał udawać się do Jerozolimy na święto Paschy. Każdy mężczyzna od 12 roku wzwyż musiał udać się na świętowanie Paschy i Przaśników w Jerozolimie co roku. To jest ciekawe, jeśli zauważymy, że Pascha podaje nam dzień, podaje miesiąc i podaje godzinę, kiedy baranek paschalny miał być ofiarowany. Otwórzmy Księgę Wyjścia 12, od 5 do 7. Mowa jest tu o baranku paschalnym. Jest tu napisane, twój baranek będzie jaki? To bardzo ciekawe. Bez skazy, samiec jednoroczny. Możesz wziąć jagnię albo koźlę, a będziesz go strzec aż do... Kiedy? 14 dnia tego samego miesiąca. Jeśli spojrzymy na kontekst, to jest miesiąc Nisan, pierwszy miesiąc hebrajskiego roku religijnego. Zatem miał on być ofiarowany 14 dnia tego samego miesiąca. To jest miesiąca Nisan.
Ale nie tylko podany jest dzień i miesiąc, podana jest także godzina, ponieważ dalej jest napisane, potem całe zgromadzenie Izraela zabije go o zmierzchu. Wrócę do tego za chwilę i wezmę nieco z krwi i umieszczą ją na dwóch odrzwiach i nad prożu domów, gdzie będą go jeść. O jakiej godzinie miał on być ofiarowany? O zmierzchu. Pytacie, o co chodzi z tym zmierzchem? Dosłownie w hebrajskim brzmi to pomiędzy dwoma wieczorami. To jest dosłowne brzmienie. Spytacie, o jakie dwa wieczory może chodzić? W ogóle jest coś takiego jak dwa wieczory? Zdecydowanie. Wiecie, u Żydów pierwszy wieczór jest wtedy, gdy słońce jest w zenicie lub punkcie kulminacyjnym i zaczyna stopniowo obniżać położenie. To jest pierwszy wieczór. Zaczyna się w godzinach popołudniowych lub w godzinach wieczornych, jeśli wolicie. Drugi wieczór jest, gdy słońce zachodzi. Co to zatem będzie pomiędzy dwoma wieczorami? Będzie to dokładnie w środku czasu pomiędzy chwilą, gdy słońce zaczyna obniżać położenie, a chwilą, gdy słońce zachodzi. Jaki to jest czas? Trzecia po południu. Wiecie, o której godzinie umarł Jezus? Biblia mówi, że o godzinie 9 Jezus zawołał. Wykonało się. W Twoje ręce powierzam mego ducha. I wydał swe ostatnie tchnienie. Zapytacie teraz, godzina 9. Czy to jest 3 po południu? Tak, bo u Hebrajczyków 1 godziną była 6 rano, 3 godziną była 9 rano, 6 godziną było południe, a 9 godziną była 3 po południu, a 12 godzina było zachodzie słońca. I to dlatego Jezus powiedział, czyż nie ma dzień 12 godzin? Jesteście ze mną? Zatem godzina 9 to jest 3 po południu. Jezus zmarł nie tylko dnia 14 miesiąca Nisan, ale umarł dokładnie o 3 po południu, tak jak wskazywało proroctwo paschalne. Przy okazji Nowy Testament stwierdza jasno i wyraźnie, że Jezus osobiście wypełnił Paschę. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian 5:7. Pierwszy list do Koryntian 5:7 mówi nam, że Pascha została wypełniona w Jezusie Chrystusie. Jest tu napisane, są to słowa apostoła Pawła. Dlatego usuńcie stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście prawdziwie niezakwaszeni, gdyż zaprawdę Chrystus, nasza Pascha, został co? Został ofiarowany za nas. Kto jest naszą Paschą? Jezus Chrystus. Czy Jezus umarł dokładnie w dniu Paschy? Tak. Czy umarł dokładnie w miesiącu Paschy? Tak. Czy umarł precyzyjnie w tej samej godzinie, w której ofiarowany był baranek? Zdecydowanie. Wiecie, niektórzy zmywają się nad proroctwami Nostradamusa, ale tak naprawdę, jak się ogląda, to są tylko spekulacje. Masa słów, do których trzeba dodać interpretację i trzeba wysilić wyobraźnię. Tutaj nie trzeba wysilić wyobraźni. Mamy podany dokładny dzień, godzinę i miesiąc, kiedy Chrystus miał umrzeć. I umarł dokładnie w tym czasie. I zostało ono napisane 1500 lat przed narodzeniem Jezusa. Zdumiewające proroctwo. Jest jeszcze inne proroctwo, które podaje nam rok śmierci Jezusa Chrystusa. Wiecie, Pascha podaje nam godzinę, dzień i miesiąc. Ale jest jeszcze inne proroctwo, które podaje nam rok, w którym Jezus miał umrzeć. Jest to proroctwo o 70 tygodniach. Będziemy mieć aż 2 całe wykłady poświęcone proroctwu o 70 tygodniach. Jeden wykład nie wystarczy na całościowe ujęcie tego proroctwa. Jest tam tak wiele materiału. Będziemy zatem mieć 2 całe spotkania, aby omówić proroctwo. Jednakże chciałbym poświęcić kilka chwil, by przeczytać z Księgi Daniela 9, od 26 do 27, gdzie to proroctwo podaje nam dokładny rok, w którym to Jezus zostanie ofiarowany jako baranek. Jest to napisane w wersecie 26, a po 62 tygodniach, kiedy jest napisane po 62 tygodniach, to jest 7 plus 62, czyli po 69 tygodniach, Mesjasz będzie co? Zgładzony. Ale nie dla siebie. Dlaczego Mesjasz zostanie zgładzony? Czy będzie on zgładzony dla siebie? Nie, on będzie zgładzony dla innych.
A teraz uwaga, werset 27. Wtedy uczyni przymierze z wieloma na jeden tydzień. To jest tydzień numer 70 pośród 70 tygodni. Jest napisane wtedy uczyni przymierze z wieloma na jeden tydzień. Ale w środku czego? W środku tygodnia położy kres czemu? Ofierze i ofiarowaniu. Gdy będziemy studiować to proroctwo, to odkryjemy coś zdumiewającego. Jezus rozpoczął swą służbę w roku 27 naszej ery. Wtedy został ochrzczony. 3,5 roku później, w środku ostatniego tygodnia, Jezus Chrystus umarł na krzyżu. A potem 3,5 roku później kończy się czas próby dla hebrajskiej teokracji. Innymi słowy, Jezus zmarł dokładnie w roku 31, na wiosnę, podczas Paschy. Proroctwo to wskazuje na dokładny rok, w którym Jezus miał umrzeć na krzyżu. Naprawdę zdumiewające proroctwo. Przy okazji, czy zauważyliście, co jest tam napisane, że spowoduje on zaprzestanie ofiar i ofiarowania? Chcę wam przeczytać interesującą wypowiedź z klasycznej biografii Chrystusa, Życie Jezusa. Czy wiecie, że to się dosłownie wypełniło, że Jezus spowodował zaprzestanie ofiar i oblacji, czyli ofiar z pokarmów? Przeczytam wam krótki opis zawarty w życiu Jezusa o chwili, w której Jezus umarł. Ellen White pisze tu: nastąpiło przerażenie i zamieszanie, bo miało miejsce olbrzymie trzęsienie ziemi, a zasłona w świątyni rozdarła się z góry na dół. Pisze ona dalej. Kapłan jest gotowy do zabicia ofiary, ale nóż wypada z jego drżącej ręki, a baranek ucieka. Czy spowodował on zaprzestanie ofiar i oblacji? Tak jest. Nie było ofiar tamtego dnia. Pisze ona zatem. Ale nóż wypada z ręki, jego drżącej ręki, a baranek ucieka. Dalej dostrzega ona związek pomiędzy typem i antytypem, pomiędzy tym, co jest w proroctwie i wypełnieniem tego proroctwa. Typ spotkał się z antytypem w śmierci Syna Bożego. Wielka ofiara została dokonana. Zatem Jezus dosłownie w roku 31 naszej ery o 3 po południu 14 dnia miesiąca Nisan wypełnił proroctwo dotyczące baranka paschalnego, co jest symbolizowane raz jeszcze w ołtarzu ofiarniczym. Ale były też inne proroctwa. Mamy na przykład ofiarę poranną i wieczorną. W świątyni ofiara poranna i wieczorna była ofiarowana i umieszczana na ołtarzu ofiarniczym. Przeczytam wam o tym. Księga Wyjścia 29, od 38 do 39. Jest tu napisane: a oto z czego będziesz ofiarował na ołtarzu, czyli na tym ołtarzu? 2 baranki jednoroczne, dzień po dniu i ustawicznie. 1 baranka ofiarujesz o poranku, a 2 ofiarujesz o zmierzchu, czyli pomiędzy 2 wieczorami, godzina 3 po południu. Innymi słowy, ofiara z baranka rano i wieczorem wskazywała w przód na śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ale były też inne proroctwa. Otwórzmy Księgę Izajasza 53, od 4 do 6. Jest tu mowa o Mesjaszu. Ma ponad 700 lat, zanim Jezus się narodził. Jest tu napisane: zaiste On wziął nasze niemoce i poniósł nasze boleści, a my mniemali, że jest zraniony, pobity przez Boga i utrapiony. Lecz On był zraniony. Słuchajcie uważnie. Pamiętacie, że proroctwo mówiło, że nie robi tego dla siebie? Proroctwo o 70 tygodniach? Będzie zgładzony, ale nie dla siebie. Zobaczcie, co jest tu napisane. Lecz On był zraniony dla naszych występków. On był zbity dla naszych nieprawości. Kaźń pokoju naszego jest na Nim, a Jego pręgami jesteśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas obrócił się na własną drogę, a Pan włożył na Niego nieprawość nas wszystkich. Czy to proroctwo odnosi się do Jezusa Chrystusa? Z całą pewnością. Nowy Testament odnosi je do Jezusa Chrystusa. Przejdźmy do Dziejów Apostolskich, rozdział 8.
I przeczytajmy wersety 32-36. Jest to historia etiopskiego eunucha, którego spotkał Filip. A eunuch studiował 53 rozdział Izajasza i nie mógł zrozumieć, o co tam chodzi. Pytał, o kim mówi to proroctwo? Podejmę tę historię od wersetu 32. A miejsce w piśmie, które czytał, było to. Był prowadzony jak owca na rzeź i jak baranek milczący wobec tego, którego strzyże. Zatem nie otworzył on swoich ust. W jego poniżeniu jego sprawiedliwość została usunięta. A kto wypowie jego pokolenie? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi. Czy on czytuje Izajasza 53? Zdecydowanie, teraz uwaga. Zatem eunuch odpowiedział Filipowi mówiąc, proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie czy o kimś innym? Wtedy Filip otworzył swe usta. I zaczynając od tego fragmentu pisma, co zrobił? Głosił mu Jezusa. Kto jest w centrum proroctwa Izajasza 53? Jezus Chrystus. Otwórzmy pierwszy list Piotra 2:23-24, gdzie znów mamy odniesienie do Izajasza 53 jako dotyczącego Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra 2:23-24. Mowa jest tu o Jezusie, który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, to jest Jezus, poniósł nasze grzechy w swoim własnym ciele na drzewie, abyśmy my, umarwszy grzechom, mogli żyć dla sprawiedliwości. A teraz następuje cytat z Izajasza 53. Jego pręgami jesteśmy uzdrowieni. Czy Piotr rozumiał proroctwo z Izajasza 53? O Mesjaszu, który był jak baranek prowadzony na rzeź? Czy rozumiał, że to się odnosi do Jezusa Chrystusa? Z pewnością. Raz jeszcze wszystko to wskazuje na ołtarz ofiarniczy. Wszystkie te proroctwa pokazują, że Jezus miał przyjść i że Jezus miał umrzeć za nasze grzechy. Kolejne interesujące proroctwo, jakie znajdujemy w Starym Testamencie, które wypełniło się w Jezusie, to Księga Liczb 15:2-3. Jest tu napisane, przemów do synów izraelskich mówiąc im, gdy wejdziecie do ziemi, którą macie zamieszkać, którą ja wam daję i uczynicie ofiarę ogniową Panu, dar lub ofiarę, zapamiętajcie te słowa, dar lub ofiara, by wypełnić ślub lub jako dar dobrowolny lub na wasze wyznaczone święta, by uczynić co? Przyjemną woń Panu ze stada lub z trzody. Zatem innymi słowy, ofiary były czym dla Pana? Przyjemną wonią. Przejdźmy teraz do listu do Efezjan 5:2, by dowiedzieć się, do kogo się to odnosi. List do Efezjan 5:2. Tutaj apostoł Paweł odnosi tę ideę, że całopalenie ofiary były przyjemną wonią. Odnosi on to do Jezusa Chrystusa. Jest tu napisane, a kroczcie w miłości, jak Chrystus również nas umiłował i oddał nam samego siebie. Jako co? Pamiętacie te słowa? Jako dar i ofiara dla Boga. Jako przyjemna wonność. Na kogo wskazuje to proroctwo z Księgi Liczb? Wskazuje na Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że powiem jeszcze o dwóch proroctwach. Księga Kapłańska 20:20-22. Jest tu mowa o wybieraniu baranka na ofiarę. Biblia mówi nam, że baranek musiał być, innymi słowy należało dokładnie zbadać baranka, by upewnić się, że baranek nie ma żadnej fizycznej wady. Musicie zrozumieć, że baranek jest tylko zwierzęciem. Jedyne, co można było zrobić, to zbadać go fizycznie, zobaczyć, czy nie ma wady. Symbolizuje to jednak prawdę, że Jezus nie miał żadnej moralnej wady. Widzicie, typ zawsze jest mniej doskonały niż antytyp. Innymi słowy, cień nigdy nie jest aż tak wyraźny, jak rzeczywistość, na którą ten cień wskazuje. Zatem jedynie, co Stary Testament mógł określić, to, że baranek nie miał żadnej fizycznej skazy ani wady, ale to symbolizuje prawdę, że Jezus nie miał wady moralnej w swoim charakterze. Oto co odkrywamy w Księdze Kapłańskiej 22:20. Cokolwiek będzie mieć wadę,
tego nie będziesz ofiarował, gdyż nie będzie to przyjęte w Twoim imieniu. A ktokolwiek składać będzie ofiarę pojednania dla Pana, dla wypełnienia swego ślubu, lub jako dar dobrowolny z bydła lub owiec, musi ona być doskonała, by mogła być przyjemna. Nie będzie w niej żadnej wady. Te, które są ślepe lub ułomne, lub okaleczone, lub mają wrzody, lub mają wyprysk, lub są parchate, nie będziesz ich ofiarował Panu, a nie uczynisz z nich ofiary ogniowej na ołtarzu dla Pana. Innymi słowy, baranek musiał być bez skazy i bez wad. No a co z kapłanami? Czy kapłani też musieli być bez wad? Zdecydowanie. Przejdźmy do Księgi Kapłańskiej 21 od 17 do 21. Raz jeszcze, kapłani w Starym Testamencie mogli być określani tylko jako nie mający skaz fizycznych, ale to symbolizowało tę prawdę, iż Jezus Chrystus nie miał i fizycznej, i moralnej skazy. Innymi słowy, cień nigdy nie jest aż tak doskonały, jak rzeczywistość, na którą ten cień wskazuje. Czytajmy teraz Księgi Kapłańskie 21 od 17 do 21. Przemów do Aarona mówiąc: żaden mąż z potomstwa Twego w następnych pokoleniach, który ma jakąkolwiek wadę, nie może przystępować albo ofiarować chleb swego Boga, gdyż jakkolwiek mąż, który ma wadę, nie będzie przystępował. Mąż ślepy lub chromy, lub który ma zniekształconą twarz, lub jakąkolwiek kończynę za długą, mąż, który ma uszkodzoną stopę lub uszkodzoną rękę, lub jest garbaty lub jest karłem, lub mąż, który ma wadę na oku, lub wyprysk lub parach, lub jest eunuchem. Żaden z potomków Aarona, kapłana, który ma wadę, nie zbliży się dla składania ofiar ogniowych Panu. Ma on wadę, nie zbliży się, aby ofiarować chleb swego Boga. Zapytam was, co symbolizował baranek? Baranek symbolizował baranek bez skazy, który składany był w ofierze na ołtarzu, symbolizował Jezusa Chrystusa. Co symbolizował kapłan? Kogo kapłan również symbolizował? Kapłan również symbolizował Jezusa Chrystusa. Zapytacie, jak zarówno baranek i kapłan mogli symbolizować Jezusa Chrystusa? To bardzo proste. Widzicie, Biblia mówi, że Jezus ofiarował samego siebie. W systemie starotestamentowym potrzebujesz kapłana do ofiarowania baranka, ale Jezus jest i kapłanem, i barankiem, bo Jezus ofiarował sam siebie. I jest on nieskalany. Otwórzmy list do Hebrajczyków 7, od 26 do 27 odnośnie tego. Jest tu napisane: takiego to przystało nam mieć kapłana, który jest jaki? Jest święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników i który został wywyższony nad niebiosa. I teraz uwaga. Który nie musi codziennie, jak tamci arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu, gdyż uczynił to raz na zawsze. Kiedy co zrobił? Kiedy ofiarował samego siebie. Jakiego rodzaju kapłanem był Jezus Chrystus? Był bez skazy jako kto? Kapłan. I pełnił swą służbę, swą własną ofiarą. Czy był również doskonałym barankiem? Tak, był. Przejdźmy do pierwszego listu Piotra 1, od 18 do 20. Słuchajcie, te proroctwa są bardziej precyzyjne niż jakiekolwiek z tych, które podał Nostradamus. Wiecie, czytałem bardzo ciekawą książkę na temat czterowierszy Nostradamusa. Trzeba naprawdę puścić wodze wyobraźni, żeby zrozumieć, o co mu właściwie chodzi. A z Biblią nie musimy tak robić. Biblia jest dokładna i precyzyjna. Mówi nam kiedy, gdzie, jak i kto. Pierwszy list Piotra 1, od 18 do 20. Jezus jest również doskonałym barankiem. Wiedząc, że nie zostaliście odkupieni zniszczalnymi rzeczami, jak srebro lub złoto z waszego bezcelowego postępowania, przyjętego przez tradycję od ojców waszych, ale jesteście odkupieni przez drogocenną krew Chrystusa. Teraz uważajcie na to. Jako co? Jako baranka bez skazy i bez czego? Zmazy. On zaprawdę był na to przeznaczony od założenia świata, ale został objawiony w tych ostatnich czasach dla was. Czy Jezus był kapłanem bez skazy? Tak. Czy Jezus był barankiem bez skazy? Tak. Jezus pełnił swą służbę, swą własną ofiarą. Wiecie, co jeszcze jest ciekawe? Jezus był nie tylko doskonałym kapłanem, który ofiarował siebie, doskonała ofiara, ale gdy zmartwychwstał, to wniósł swoją własną krew jako kapłan do miejsca najświętszego w świątyni.
To jest ciekawe. Wszystko to wskazywało na kogo? Na Jezusa. List do Hebrajczyków 4,15 mówi nam o doskonałej naturze Jezusa Chrystusa. O tej prawdzie, iż nie miał on żadnej moralnej wady. Jest tu napisane, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim tak jak my. Jednak co? Jednak bez grzechu. Otwórzmy drugi list do Koryntian 5,21. Biblia mówi o tym wyraźnie. Jest tu napisane, gdyż On, to znaczy Bóg Ojciec, uczynił tego, to jest Jezusa, który nie znał grzechu, aby był czym? Grzechem dla nas, abyśmy mogli stać się sprawiedliwością Bożą w Nim. Ten, który nie znał grzechu, został uczyniony grzechem, abyśmy zostali znalezieni jako? Abyśmy zostali znalezieni sprawiedliwymi. Jeszcze jeden tekst, list do Galacjan 3,13. Jest tu napisane, Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa. Jak On to zrobił? Stając się za nas przekleństwem. Gdyż jest napisane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. To są tylko niektóre z proroctw Starego Testamentu, które wskazują na dzieło Jezusa na dziedzińcu. Jezus przyszedł, by umrzeć za nasze grzechy. Po tym, jak żył w obozie jako doskonały baranek. Widzicie, Jezus jak żył w obozie jako doskonały baranek, potem idzie na ołtarz, gdzie umiera jako doskonały baranek i pełnił swą służbę, swą własną ofiarą. Muszę powiedzieć teraz jedną rzecz jasno i wyraźnie, że to, co Jezus uczynił w obozie i na dziedzińcu, uczynił dla absolutnie każdej osoby, która kiedykolwiek żyła na planecie Ziemia. Nie tylko dla zbawionych. Jego życie i jego śmierć były dla absolutnie każdej osoby, która kiedykolwiek wydała tchnienie na planecie Ziemia. Innymi słowy, dzieło Jezusa w obozie i na dziedzińcu jest dziełem zbiorowym, ogarniającym całą ludzkość. Przeczytajmy o tym parę wersetów. List do Hebrajczyków 2,9. Wiem, co sobie myślicie. To znaczy, że wszyscy będą zbawieni. Czy tak, pastorze? Nie. Wiecie, dlaczego właśnie musimy zrozumieć kilka naszych następnych wykładów. Dzieło Jezusa w świętym i w miejscu świętym. A teraz list do Hebrajczyków 2,9. Ale widzimy Jezusa, który został uczyniony niewiele mniejszym od aniołów. Za cierpienie śmierci ukoronowanego chwałą i czcią, aby mógł on z łaski Boga zakosztować śmierci. Za zbawionych? Nie, jest tu napisane zakosztować śmierci za kogo? Za wszystkich. Za ilu ludzi umarł Chrystus? Za wszystkich. Otwórzmy pierwszy list do Tymoteusza, 2 od 5 do 6. Ponownie ta sama idea. Gdyż jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za niektórych. A nie jest napisane za niektórych. Wydał samego siebie za okup. Za kogo? Za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. Otwórzmy pierwszy list Jana 2,2. To, co uczynił Jezus, uczynił dla całego świata. Żył dla całego świata i umarł dla całego świata. Pierwszy list Jana 2,2. Moje małe dzieci, pisze on, tu do naśladowców Jezusa, do uczniów Jezusa. Moje małe dzieci, pisze wam, to abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On sam, to jest Jezus, jest przebłaganiem za nasze grzechy, czyli naśladowców Jezusa, ale teraz uwaga, a nie tylko za nasze, ale również za co? Za cały świat. Cóż, znacie ten werset, albowiem tak Bóg umiłował Fresno. Fresno również, albowiem tak Bóg umiłował co? Świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Pozwólcie, że przeczytam niesamowitą wypowiedź Ellen White. Życie Jezusa, strona 753. Uchwyciła ona ten niuans. Pisze ona, na Chrystusa jako na naszego zastępcę i poręczyciela złożone zostały nieprawości nas wszystkich. Został on uznany za przestępcę po to, aby mógł on odkupić nas od potępienia prawa. Słuchajcie teraz tego. Wina wszystkich potomków Adama uciskała jego serce. Jak duża wina?
Wina wszystkich potomków Adama. Wiecie, niektórzy popełniają samobójstwo, bo czują się winni i przygnębieni z powodu swoich win. Wyobraźcie sobie niesienie winy całej ludzkości wszystkich wieków. Myśmy w ogóle nic nie cierpieli w porównaniu do Jezusa. Nasze cierpienia są niczym w porównaniu do Jego cierpień. Pisze ona dalej, wina wszystkich potomków Adama uciskała jego serce, gniew Boga z powodu grzechów, straszliwy przejaw jego niezadowolenia z powodu nieprawości wypełnił duszę jego syna przerażeniem. Całe swe życie Jezus obwieszczał upadłemu światu dobrą nowinę o miłosierdziu przebaczającej miłości Ojca. Zbawienie najgorszego z grzeszników było jego przewodnim tematem. Lecz teraz, gdy dźwigał nasze na sobie straszne brzemię winy, nie mógł dostrzec przebaczającej twarzy Ojca. Odwrót boskiego oblicza od Zbawiciela. W tej godzinie największej udręki przeszyło jego serce bólem, którego człowiek nigdy nie będzie w stanie zrozumieć. Tak ogromna była ta męka, że jego fizyczny ból był ledwo odczuwalny. Bardzo mocna wypowiedź. Winę ilu ludzi poniósł Jezus? Każdego potomka Adama. Jezus żył dla każdej osoby na planecie Ziemia oraz umarł dla każdej osoby na planecie Ziemia. Jego życie i śmierć są dostępne dla każdego. Niektórzy mogą zapytać, cóż to oznacza, że wszyscy będą zbawieni, nieprawdaż? Jaki jest najsłynniejszy werset biblijny? Ewangelia Jana 3,16. Jana 3,16 włącza wszystkich, ale potem niektórych wyłącza. Ten sam werset. Jest tu napisane, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. A co jest dalej? Aby każdy, kto wierzy w Niego, to znaczy pokłada w Nim wiarę, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy Bóg dał Jezusa za cały świat? Kto zyska na tym, co zrobił Jezus? Ci, którzy w Niego uwierzyli. Przy okazji ten tekst, Jana 3,16, jeśli przeczytacie kontekst, to mówi on o wężu, który został wywyższony na pustyni. Przeczytajmy o tym w Ewangelii Jana 3,14. Zwróćcie uwagę na pewną ważną rzecz. Pamiętacie, kiedy Izraelici byli kąsani przez węże i umierali z powodu jadu? Czy wystarczyło jedynie wywyższenie węża na pustyni? Nie. Co ludzie musieli zrobić? Musieli na niego patrzeć. Indywidualnie i każdy z osobna. Musieli patrzeć na węża wywyższonego na pustyni. Czy to wystarczyło, że Jezus umarł? Nie. Musimy bowiem co? Musimy patrzeć na niego przez wiarę. Jest tu napisane, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni? Tak samo musi być wywyższony Syn Człowieczy. Także każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. A dalej napisane jest w wersecie 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto, co? Wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słuchajcie teraz uważnie. Na naszym następnym wykładzie zobaczymy, jak Jezus wylewa swe korzyści z tego, co uczynił, gdy był na ziemi. Pomówimy o tym, jak możemy domagać się tego, co Jezus uczynił. Jak Jego życie i Jego śmierć stają się naszym, to nie staje się automatycznie dla każdego. Musimy się do tego domagać. Są pewne warunki, które muszą być spełnione, by czerpać korzyści z Jego życia i Jego śmierci. Wiara w Niego jest jednym z nich. Czy rozumiecie, co symbolizuje ołtarz ofiarniczy? Pomówmy teraz o umywalni. Umywalnia symbolizuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Krótki przegląd. Jezus żył doskonałym życiem w obozie. Jezus umarł jako nasz zastępca na ołtarzu na dziedzińcu. Jezus zmartwychwstał w umywalni i jak odkryjemy jutro, wszedł do miejsca świętego, by wstawiać się przed swym Ojcem za tych, którzy w wierze przychodzą do Niego. Wiecie, co jeszcze jest w tym ciekawego? Osoba, która dotknęła zwłok umarłego, była znana za nieczystą, bo śmierć była nieczysta. Kiedy Jezus umarł, mógł On być uznany za co? Za nieczystego. Więc co musiało się stać z Jezusem? Musiał On zostać co?
oczyszczony. I przy swoim zmartwychwstaniu został on oczyszczony w umywalni. Przeczytam wam bardzo ciekawy werset z Pisma. Przejdźmy do listu do Tytusa 3:5. Bardzo ważny werset. Jest tu napisane: lecz kiedy dobroć i miłość Boga, naszego Zbawcy ku człowiekowi objawiła się, nie przez uczynki sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas. Poprzez co? Czym się obmywamy? Wodą, tak jest. A co było w umywalni? Woda. Jest napisane poprzez obmycie. Jakie? Regeneracji. To bardzo ważne słowo. Regeneracji i odnowienie czego? Odnowienie Ducha Świętego. Powiem wam teraz, jakie jest tu użyte greckie słowo. Jako regeneracja. Jest słowem złożonym, składającym się z dwóch słów. Dwóch greckich słów. Jednym z nich jest słowo palin, co oznacza ponownie. Oraz słowo genesis, które oznacza co? Co oznacza genesis? Zacząć. Innymi słowy, łączy wyraz palin z wyrazem genesis i oznacza to zacząć co? Zacząć ponownie. Większość leksykonów i słowników, jakie sprawdziłem, pisane przez ekspertów od języków biblijnych, stwierdza, że to oznacza regenerować lub odrodzić. Zapytam was, gdzie Jezus doznał regeneracji? Co oznacza regenerować? Co oznacza dać? Oznacza to dać, co? Oznacza to dać życie, jak? Co oznacza re? Generować oznacza dać życie, ale regenerować oznacza co? Dać je ponownie. Zapytam was, kiedy Jezus się zregenerował? Kiedy zaczął ponownie po swojej śmierci? To było, gdy Jezus zmartwychwstał. W tym wersecie mamy jednak nie tylko obmycie, co odnosi się do umywalni, do wody, regeneracji. Słowo regeneracja oznacza zacząć ponownie lub odrodzenie z grobu. Ale mamy tu również odnowienie Ducha Świętego. Pozwólcie, że powiem wam coś o tym słowie odnowienie. To słowo odnowienie jest greckim słowem koinotes. Przeczytajmy inny werset z Nowego Testamentu, który używa słowa odnowienie, by zobaczyć, do czego się ono odnosi. Właściwie to jest ono użyte tylko w dwóch innych wersetach. Jest ono użyte w liście do Rzymian 6:4 oraz w liście do Rzymian 7:6. My jednak przeczytamy tylko Rzymian 6:4. Zwróćcie uwagę na to, do czego odnosi się odnowienie. Jest tu napisane: dlatego zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim przez chrzest. W co? W śmierć. Aby jak Chrystus został wskrzeszony, jaką więc mamy tu tematykę? Jest to śmierć i co? Zmartwychwstanie. Dlatego zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak samo byśmy i my kroczyli w czym? W nowości życia. Co ma miejsce przy chrzcie? Czy umieramy z Chrystusem przy chrzcie? Czy jesteśmy pogrzebani z Chrystusem przy chrzcie? Czy zmartwychwstajemy do nowego życia przy chrzcie? Zdecydowanie. Co zatem oznacza to słowo nowość? A w Tytusa 3:5 odnowienie Ducha Świętego? Do czego się ono odnosi? Odnosi się do zmartwychwstania. Czy rozumiecie to, co mówię? Zatem po tym, jak Jezus umarł, ponieważ Jego ciało stało się zwłokami, musiało ono zostać co? Musiało zostać ono oczyszczone. A zatem zostało oczyszczone gdzie? Gdy Jezus zmartwychwstał w uwielbionym ciele? Zmartwychwstał w umywalni. Jest to odnowienie Jego życia. Jest to odrodzenie Jego życia. Inaczej mówiąc, umywalnia symbolizuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zatem generalnie Jezus żył z nami w obozie. Żył On tam doskonałym życiem, jako doskonały kapłan i doskonały baranek. Potem przyszedł do ołtarza ofiarniczego i ofiarował sam siebie. Jest kapłanem pełniącym swą służbę swą własną ofiarą, a w umywalni jest odrodzony
lub jego życie jest odnowione, jak czytamy w Rzymian 6:4. Innymi słowy, zmartwychwstał w swym uwielbionym, nieśmiertelnym i niezniszczalnym ciele. Tu pojawia się ważne pytanie, które przygotuje grunt dla naszego następnego wspólnego studium. Gdzie spodziewalibyśmy się, że Jezus pójdzie potem? Czy wiecie, w co wierzy większość chrześcijan? Mówią, że Jezus przeskoczył z dziedzińca do miejsca najświętszego. Do miejsca najświętszego. Moje pytanie brzmi, czy miejsce święte znajduje się pomiędzy dziedzińcem a miejscem najświętszym? Oczywiście. Myślicie, że Jezus przeskoczył miejsce święte i poszedł bezpośrednio do miejsca najświętszego? Zdecydowanie nie. Czy Jezus miał funkcję do wypełnienia w miejscu świętym świątyni? Z całą pewnością tak. Miał do wypełnienia rolę tam, gdzie jest siedmioramienny świecznik. Miał do wypełnienia rolę tam, gdzie jest stół na chleby pokładne. Miał do wypełnienia rolę tam, gdzie jest ołtarz kadzidlany. Wszystkie te trzy sprzęty symbolizują coś bardzo ważnego odnośnie związku pomiędzy Chrystusem a Jego ludem. Zatem następnym krokiem Jezusa, jaki Jezus podejmie w kroczeniu przez Jego świątynię, to będzie udanie się gdzie? Udanie się do miejsca świętego w świątyni. A pytanie brzmi, po co wszedł On do miejsca świętego w świątyni? Wiecie, zadajecie dzisiejszym chrześcijanom pytanie, co Jezus robił przez ostatnie 2000 lat? Oni odpowiedzieli, dobre pytanie. Dla większości chrześcijan wszystko zakończyło się, gdy Jezus umarł na krzyżu. I to wszystko. To wcale nie wszystko. Ponieważ Jezus żył w obozie, umarł na dziedzińcu, zmartwychwstał w umywalni, udał się do miejsca świętego, a potem udał się do miejsca najświętszego. Zapytam wam, czy jest jakaś funkcja Jezusa po skończeniu dzieła na dziedzińcu, na planecie Ziemia? Z całą pewnością. I będziemy studiować o Jego dziele w miejscu świętym. Jutro oraz w piątek wieczorem. Odkryjemy, że to właśnie w miejscu świętym możemy domagać się korzyści z tego, co Jezus uczynił, będąc na ziemi. Nie przegapcie więc jutrzejszego spotkania.